Pasażer z Gany twierdził, że w jego walizkach były tylko ubrania, ale wewnątrz znaleziono gnijące produkty spożywcze z larwami i robakami. Mimo to pasażer próbował je zjeść. Są niejadalne. Zjesz je? Na ogniu. Upieczesz je? Tak. To zabronione. Tylko pieczone. Towary te nie są dozwolone we Włoszech, szczególnie w tej postaci. Zrozumiano? To nie moje. Rozumiem, ale to ty przewozisz ten towar. Nawet jeśli to cudze rzeczy, teraz należą do ciebie. Pasażer nie chce zrozumieć, że cała odpowiedzialność spoczywa na nim. To dużo pieniędzy. Są też leki? Tak. To wszystko leki? Tak. Nie masz recepty? To Afryka. Na co to jest? To nie moje. Nawet to nie jest twoje? Gdy wydaje się, że kontrola dobiegła końca, na dnie drugiej walizki pojawia się kolejny zakazany i niebezpieczny produkt. To krem? Tak. Zabronione. Wybielacz. Kosmetyk zawiera hydrochinon, niebezpieczny dla skóry. Kremy rozjaśniające, trend estetyczny w wielu krajach, ale wiążący się z zagrożeniem dla skóry. Kremy te są rakotwórcze i zakazane w Unii Europejskiej. Co teraz? Zostaną skonfiskowane, a następnie zniszczone. To dużo pieniędzy. Pasażer na początku kontroli twierdził, że przewozi tylko ubrania i czekoladki. Tylko z nimi przekroczył granicę.